Cześć, witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem. Też porównam systemami numerologia, astrologia, human design i też robię sztukę i śpiewam. Teraz właśnie my będziemy, właśnie tutaj orakel, zrobić i widzieć, o co chodzi tak naprawdę w październiku dla Was. Jak Ty jesteś ze znaku ziemnym, no właśnie, ziemi, to znaczy jak jesteś byk, jak jesteś panna albo koziorożec, to Ty właśnie jesteś w tej grupie teraz, do tego orakel. I ten orakel jest teraz też tak dla Ciebie. W ogóle są to horoskopy takie ogólne, kochani, tak? To znaczy tutaj naprawdę dużo, dużo rezonuje. To znaczy jak masz ochotę to oglądać, to bardzo często to też rezonuje, tak? No bo nie ma przypadków, to też właśnie jest takie pociągane do tego orakel, ale też nie musi rezonować, bo to jest naprawdę ogólne, tak? To znaczy też jest możliwość mieć osobiste czytanie. To znaczy też możesz mi właśnie zawsze e-mail napisać, i tam właśnie Ci podaję informacje, jak można zamówić takie reading, takie czytanie. To znaczy jest to bezpośrednie, absolutnie są to tylko informacje, to znaczy możecie mi zawsze napisać. Czasem właśnie śpiewane orakle, to znaczy ja jeszcze dodatkowo do kart, my pracujemy właśnie z kartami tarockimi, z moimi, które ja tutaj zrobiłam. Też z tą Luna Marie Magic Lenormand, to są też karty, które ja używam i właśnie tutaj od Doreen Virtue Anielski Tarot, tak? To są właśnie karty i ja ich używam i jeszcze dodatkowo my tutaj jeszcze mamy piosenki i muzykę. Tutaj właśnie ja też będę śpiewała. Jest to część orakel, śpiewać piosenkę. No bo piosenki też mają tekst swój, mają swoją message, wiadomość, tak? To znaczy piosenka bardzo dobrze funkcjonuje też jako orakel. I dodatkowo jeszcze będę Wam śpiewać piosenkę i to w oryginału, ok? Na końcu tego filmika też jest bonus wideo, to znaczy też jeszcze od studio jest jeszcze nagrana piosenka, którą ja zaśpiewałam. To znaczy, no dobra, my startujemy właśnie teraz z tym orakel i ja tutaj będę startować właśnie z tarotem. I tutaj będziemy też widzieć, jakie energie tutaj będą ważne. W miłości, w finansach, może też trochę tak zdrowotnie, no będziemy widzieć o co chodzi. Co tutaj i tak ta wiadomość dla Was będzie ogólna, ok? I co teraz ważne też dla nas naprawdę wrócić uwagę w tym październiku. No i właśnie będziemy widzieć, czy karty będą ładne już, albo trzeba jeszcze polepszyć tych kart. To znaczy ja też będę tak pytać, że Ty będziesz miała albo miał naprawdę ekstra październik, ok? No bo my też możemy właśnie też rzeczy zmienić, no i to potem nasze życie się zmieni i czasami potrzebujemy wskazówkę. Pierwsza karta. Paść powietrza. Paść powietrza. Tutaj są jakieś... Są to głupie ludzie bardzo często. No nie wiem, jakoś mi się przychodzi głupie ludzie, które obgadają, które oglądają, takie rzeczy, tak. Ale właśnie ludzie się właśnie interesują Tobie, tak? Może to być, nie wiem kto tam, no dalej będziemy oglądać. Ale wiecie co, to wcale nie jest takie ważne. Może być, że Ty myślisz, że Ty czujesz, co jest takie ważne, co inni tak myślą albo mówią. Bardzo często ludzie też mówią coś tam takiego, bo oni się boją też swoje kroki w życiu zrobić. Oni się boją właśnie i to dlaczego oni właśnie lubią obgadywać innych. I jak Ty to wiesz, no to co Cię to obchodzi? I tak też inaczej, jak my coś robimy, nie zależy co, to zawsze będą ludzie, którzy to będą lubić i zawsze, którzy to nie będą lubić. No i jak tak jest, no to też nie musisz mieć opinii od innych, tylko twoją. I o to tutaj chodzi, tak? Tutaj też właśnie jest komunikacja bardzo ważna. Komunikacja logiczna, komunikacja intelektualna, tak? No wiecie co, czasami jest to, będzie to też ważne tutaj najpierw pomyśleć właśnie w tym październiku. To może być dla paru z Was no właśnie logicznie coś analizować, pomyśleć i być trochę pasywnym.
Tutaj jest więcej taka pasywność. Nie chodzi tutaj o to, żeby decydować wszystkiego, tylko najpierw właśnie pomyśleć, właśnie analizować, może jeszcze zbierać informacjów. To będzie ważne tutaj, tak? Nie chodzi tutaj o wielką akcję. Tutaj właśnie decyzja na cokolwiek, to może być we wszystkim w Twoim życiu, czy tam chcesz zrobić jaką większą decyzję w Twoim życiu, to nie wiem, też możecie mi komentować, co tam u Was jest właśnie sprawa aktualnie, ale jest to taki miesiąc, gdzie Ty też możesz bardzo ładnie też sobie zrobić wolne. Może też pojechać sobie parę dni na urlop albo coś takiego. W ogóle, ludzie, mamy teraz Merkur regresywny od 27 do... A już zapomniałam. Ale Merkur regresywny zawsze tak jest 3 tygodnie albo co jest regresywny. I tutaj nie chodzi o to, jakie decyzje zrobić. Więcej te stare jeszcze tak porobić, że wszystko stare projekty albo co będą takie porobiane. Jest to bardzo dobry czas, jak Ty zawsze myślisz albo co, że trzeba czegoś posprzątać, piwnicę posprzątać i Ty o tym myślisz już pół rok, że tam trzeba piwnicę posprzątać. No to teraz w Merkur regresywny jest najlepszy czas tą piwnicę posprzątać. Wiecie, o co chodzi? Takie stare pieczki, które tam leżą, to można jeszcze podrabiać. Na to jest ten Merkur bardzo dobry. Interesujący. Wy jesteście tutaj pierwszy film, gdzie ja to mówię. No bo tutaj mi się też tak pokaże, że to jest bardzo ważne. Może, no wszędzie już powiedziano, może, że decyzje nie są takie, ale jakoś, ja wiem, że Merkur jest regresywny tak pomału, ale mi się to tak nie kojarzyło powiedzieć, ale teraz u Was naprawdę, może Wy jesteście za szybci i trzeba tutaj. Nie każdy jest tutaj taki szybki, który ogląda, tak? Ale właśnie to jest sprawa tutaj. No bo coś jest zblokowane. Rzeczy są zblokowane. Mi się nie podoba te karty tak sobie. No takie nudne te karty. No. Wy jesteście finansowo bezpieczni, wy jesteście bezpieczni we wszystkim. Coś jest tutaj blokowane. Czego ty masz zrobić? Żeby się rozblokuje. Może tutaj jest bardzo ważne mieć konflikt z kimś. Mieć konflikt, ja? Wiecie co? Tutaj chodzi o swoją stabilność. Ty masz tego, co ty sądzisz, co jest dobre, żyć i robić. I jak chcesz, że ta blokada nie będzie blokadą, ty musisz się powadzić z kimś, albo z grupą powadzić, albo powiedzieć, tego i tego potrzebuję, a jak tam ktoś tego nie chce, no to musisz też zrobić konsekwentne, takie konsekwencje też tutaj mieć, no to potem się rozblokuje. Inaczej tutaj jest taka nuda, taka nic tam się tak za bardzo nie dzieje. No właśnie, finanse są stabilne, ale takie wielkie też zaś nie są. Jakieś tak, nie wiem. Jak się powadzisz, tak, to ktoś będzie Cię jeszcze więcej kochał. Może Twój partner albo nie partner, coś takiego. Tutaj też będzie więcej ognia. Będziecie się więcej cieszyć. Tutaj też więcej pasji jest i będziesz naprawdę się też nauczyć, że Twoja intuicja też jest coś warta i trzeba na nią słuchać. To jest ta message. Jak tego nie zrobisz, jak Wy nie będziecie właśnie akceptować ten konflikt i przez ten konflikt iść, no to będzie dalej tak nudno. To jest to, co ja widzę, kochani. Okej? Okay? Moje drodzy, dziękuję bardzo. I teraz, jak masz kogoś w sercu, w głowie, to może być twój partner albo sympatia, nie zależy, czy wy macie kontakt albo nie, ale jak ty o kimś myślisz i ty chcesz wiedzieć, co to jest za połączenie, to tutaj będę teraz tasowała. Proszę myśleć o tą osobę i teraz będziemy widzieć. Tak. Może być, że Wy będziecie tutaj w jesieni i też w zimie nie będziecie mieć kontakt. Jak Ty o tym może chcesz wiedzieć. Ale Wy będziecie mieć kontakt znowu jak wiosna będzie. Interesujące. Wiosna. No i to potem będziecie może jeszcze raz iść na jakąś randkę. Tutaj nic specjalnego jest, ale tak więcej tak randka i dobry kontakt.
okej. Tak, i tutaj właśnie te blokady są też bardzo rany. Wy też może też będziecie właśnie o tym mówić. Dlaczego nie było możliwe być razem? Dlaczego ktoś blokował to? Tutaj są takie jakieś blokady. To trzeba w to też, w te blokady też iść. Też jak ty nikogo masz, gdzie się będziesz kłócić? Są to blokady wewnętrzne. Dla innej grupy z Was, które oglądają, mogą to być konflikty wewnętrzne i trzeba naprawdę z nimi pracować i to akceptować. Może sobie coacha szukać, do psychologa dobrego iść i to naprawdę wypracować. Ok? Konflikty są. Czy tam z innymi, albo właśnie wewnętrzne. I to trzeba tutaj. Na to trzeba zwrócić uwagę. Jak to zrobisz, i każdy teraz na pewno wie, jaki konflikt, jak nie wiesz, jaki konflikt, to możemy też właśnie mieć osobiste czytanko i będziemy widzieć, co tutaj właśnie jest naprawdę sprawa. Czytam jeszcze raz, się ten konflikt pokaże, i to potem będą karty nam też doskonale widzieć, powiedzieć, o co u ciebie chodzi. Ja też kombinuję moją pracę chętnie z systemami numerologia, astrologia, human design i też mam matematyczny fundament. To parę spraw są też bardzo dobrze, jak kombinujemy to, ale wszystko mam właśnie w tej info, e-mail, która jest bezpośrednia. Tak jak powiedziałam. Okay. Czego? Co ci polepszy cały miesiąc? Jaka akcja ci polepszy cały miesiąc? Co chcą jeszcze aniołki nam powiedzieć, czego mamy zrobić? I tutaj karta jest agent oder manager. Tak. Twoja praca będzie więcej efektywna, jak ty sobie szukasz agenta, managera albo partnera w biznesie. To też może być partner w biznesie, to może być dobra koleżanka, to też może być coach albo terapeut, tak jak powiedziałam. Szukaj sobie pomóc, to jest to. Szukaj sobie pomóc. Dużo ludzi, większość ludzi coraz więcej szukają też pomóc. Każdy ma jakąś terapię, jakiegoś coacha. To nie jest tak, że tam nikt tego właśnie. Wszystko, co polepszy ci życie, możesz szukać. To jest to, co ja dla Was mam właśnie na październik. I teraz będziemy tutaj oglądać Wasza piosenka i już ona mi tutaj właśnie chce. To mam śpiewać dla Was. Ja będę w oryginału śpiewać. Tutaj też mam tony i będę chcę szukać tonu i dla Was zaśpiewać. Mamy tutaj piosenka. Have you ever seen the rain? Od Clear Dance, Clear Water. Od roku 1970, od albumu Pendulum. I ta piosenka nam mówi, też jak był deszcz. Mamy teraz temat wody, tak? Parasol, wszystko tak, też właśnie ten thumbnail, no te zdjęcie, też tak Hamburg, byłam w Hamburgu, by the way. I też właśnie piosenka na końcu tego filmika też będzie właśnie było nagrane w Hamburgu i to wszystko, co też możecie oglądać. Temat mamy woda, dlatego też właśnie wszystkie piosenki coś różnego mówią, ale chodzą o wodzie. Woda, morze, coś takiego. I have you ever seen the rain? Widziałeś albo widziałaś kiedyś deszcz? To znaczy, jak my też byliśmy przez fazy, gdzie deszcz był, tak? Gdzie ciemne były, no? Gdzie smutne były, no to na końcu tej fazie znowu się coś, jakieś słońce będzie po tym, tak? No bo to taka jest natura. I tego trzeba akceptować właśnie, tak? I też być mądry, mądra. Nie taka smarkata właśnie, jak paść mieczy, tak? Tylko właśnie ufać natury i życia. I jak było ciemno, jak było noc, zawsze będzie dzień. I to jest logika. I jest taki coach, taki fajny, w niemieckim, Bodo Schäfer się nazywa, to on właśnie, no właśnie w Niemczech on tam jest i on mówi o finansach, tak? To on jest taki na finanse, taki coach i też no, robi YouTube i to wszystko i on powiedział, i to myślę, że to jest bardzo mądre. W czasach, gdzie wszystko dobrze leci, to dobrze leci, ale w czasach, gdzie źle leci, to my się uczymy i to jest racja.
Coś takiego, jakoś tam w tym stylu on to powiedział, tak bardzo prawidłowo to już nie pamiętam, ale pamiętam właśnie te słowa, że w czasach, gdzie tak dobrze nie leci, my się uczymy i to jest prawda. To jest prawda. Dobra. I teraz będziemy tutaj śpiewać. I to jest G tutaj. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know, it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Dziękuję Wam. Całą piosenkę można też właśnie znaleźć na YouTube. Albo ja robię playlista, gdzie Ty też możesz całą muzykę, którą ja tutaj śpiewam, też słyszeć. To zrobiłam playlista, proszę oglądać na mój kanał. I teraz będzie jeszcze piosenka. Dziękuję Wam bardzo za lajka. Proszę, proszę, lajkujecie. Proszę, dzielcie się tymi filmikami. Proszę, komentujecie coś. No bo to potem właśnie bardzo fajnie rośnie ten kanał i ja umiem naprawdę dobrze pomóc. Naprawdę umiem ten tarot. Cię nauczyłam tego też w szkole. Mam certyfikat, tak? Jest to różnica mieć certyfikat albo nie. Też można się tak nauczyć. Ja nie chcę powiedzieć, że... No właśnie, każdy się to inaczej uczy. Ale ja myślę, jak ja naprawdę... Ja inaczej pracowałam przez tą szkołę. Nie. Najpierw inaczej pracowałam i potem jak zrobiłam tą szkołę, jeszcze inaczej jako tarocista pracowałam. Tak? Jest to właśnie różnica. To dzielcie się, no bo ja też lubię naprawdę pomagać Wam i naprawdę dać te porady. I teraz jest piosenka i bardzo, bardzo zapraszam. I do następnego filmu. Pa, pa, Wasza Michelle. To cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain. No.